Cześć, jestem Niebieski, jest kolejny odcinek z Faktora na kanale. No i cóż, co w tym odcinku? W poprzednim odcinku zrobiliśmy przepalarnię, tutaj jeden segment. I to przekopiujemy na kolejne segmenty, jednak zanim to zrobimy, ponieważ widzicie, to zostawiłem tak jak na koniec poprzedniego odcinka, chciałbym, żeby ta przepalarnia najpierw wypełniła się modułami produktywności, jakie tutaj widzicie. I wtedy sobie ją przekopiujemy. Wtedy będę miał pewność, że przynajmniej jedna część przepalarni będzie już mogła działać na 100%. Chociaż jak sobie rozmawiałem z Mrocznym, tutaj jeden widz, który jest dość aktywny na Discordzie. I tutaj, cóż, ilość roboportów, które obsługują tą przepalarnię, cóż, może nie wystarczyć. Dlatego poradził po to, żeby dorzucić dodatkowe roboporty w tych miejscach, na co pójdę, to mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Jednak ze względu na to, że to ograniczy moją możliwość poruszania się, to zabawimy się dzisiaj ze Spider-Tronem. I jeszcze dodatkowo, Mroczny tutaj podrzucił mi, zrobił dla Megabazy odpowiednie, można powiedzieć, stacje i tory dla Megabazy. Widzicie, takie, które mają po dwa tory w jednym kierunku, więc to wygląda całkiem nieźle. To po prostu mi się podoba. Brzmi dobrze, to może działać. Więc je wykorzystamy szczególnie. Szczególnie stacja może się przydać. W dodatku ona jest naprawdę duża, ma bardzo ładny bufor pociągowy i inne tego typu rzeczy, więc wykorzystamy ją. I tutaj jeszcze jedne tory, a to są tory mniejsze. No, zdecydowanie ładniejsze niż te, które zrobiłem, więc cóż, te wykorzystamy, te będą dobre. I oczywiście odłączymy sieć pociągów Megabazy od sieci pociągowej dla bazy aktualnej. To aktualnie, jak jest teraz, zostanie, a z czasem ewentualnie zostanie rozmontowane. Dodatkowo dla samej Megabazy będziemy musieli zrobić reaktor jądrowy, ponieważ te piece zdecydowanie będą zużywać ogrom energii. No i nie tylko piece, ale cały system produkcyjny, który domontujemy. Jeżeli chodzi o energię, to patrzcie, tutaj mamy naprawdę już pokaźną ilość wzbogaconego uranu, co oczywiście chcemy wykorzystać, ponieważ może być z tym dobra zabawa. A może jak będzie nam brakowało tego uranu wzbogaconego, to mamy tutaj uranu niezbogaconego od groma, więc będziemy mogli na przykład skopiować ten system wzbogacania uranu. To byłoby dobre, nie? I okej, to jeżeli chodzi o na dalsze plany. A w tym odcinku polecimy sobie tutaj, ze względu na zanieczyszczenia. Widzicie, tutaj sięgają bardziej. I tutaj mrówy nam atakują. Pojedyncze co prawda, ale jednak atakują. No i chciałbym przetestować Spider-Trona, ponieważ no, w komentarzach dorzuciliście mi, że można dorzucić mu faktycznie egzoszkielety. Ja tego nie zauważyłem wcześniej, ale naprawdę to się da. Patrzcie, można dorzucić. I jak wiecie, to może być naprawdę interesującą rzeczą. Mega szybko poruszający się Spider-Tron. To jest coś, co lubimy. I żeby móc to właściwie zrobić, to dorzuciłem tutaj kolejną sprawę. W ogóle dorzucę tej amunicji, bo będzie potrzebna. Więcej amunicji. Tak, roboty noszą mi amunicję, a ją wsadzam do Spider-Trona. Nieźle. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Dobra, może tyle starczy. Też jeszcze nie. Tutaj amunicji chcę mieć zaraz 4. Jeszcze 200. Dobra, tyle amunicji starczy. I teraz, żeby móc go wykorzystać ładniej, jeszcze żeby się zgrywał z moim ekwipunkiem, bo jak wiecie, ekwipunek, który mamy założony, jesteśmy w Spider-Tronie, także działa. Więc można się nieźle z tym zabawić. Dzięki temu, właśnie z racji tego, zrobiłem sobie kilka rzeczy, które mogą mi się przydać. Między innymi tutaj poproszę jeszcze w dalszej części, niech się robią roboporty, ponieważ po Megabazie będę starał się raczej podróżować używając Spider-Trona. Zatem będę chciał mieć w ekwipunku większą ilość roboportów, to jest pewne. I wrzucimy te tutaj, teraz będzie dobrze. Przy okazji potrzebujemy baterii, znaczy baterie mogą się nam przydać, niekonieczność. Egzoszkielety nie. Dobrze, i teraz to jest pierwszy pancerz wspomagany mój i do niego będziemy się starali wrzucić jak największą
jak największą ilość roboportów oraz, no cóż, noktowizor jednak zostanie. Noktowizor to jest podstawa. Jednak żeby te roboporty były w stanie działać odpowiednio, dorzucimy także dodatkowe reaktory termojądrowe. Raz, dwa, trzy. Zastanawiam się, czy baterie się przydadzą, a może baterie jako wskaźnik tego, czy w samym stroju mamy odpowiednią ilość prądu, tak? Więc mamy 3, 6, 7 roboportów. Zatem będziemy potrzebowali w systemie logistycznym tutaj posiadać aż 350 robotów w ekwipunku. Nieźle. To może być dość sporo. Zależy, jak to patrzę, tak? Gdzie są te roboty? Tutaj są i chcę ich 350. Okej, to jest naprawdę sporo. I to jeżeli chodzi o pierwszy strój. Drugi strój natomiast, który już tutaj zrobiłem, będzie przede wszystkim wyposażony w lasery. Tak, lasery. Tutaj damy 3 przenośne reaktory termojądrowe. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Dorzucimy laserów dużo. I zarzucimy dodatkowo 2 tarcze energetyczne na wszelki wypadek. I tutaj mamy 6, 11 laserów, tak? To może dorzucimy jeszcze jedną. Dobra, dorzucimy jeszcze 2 lasery. Też nie, dobra. Jednej rzeczy zapomniałem, także powinienem dorzucić tutaj nieco prądu. Jako wskaźnik naładowania, ponieważ te lasery mają zasilanie, ale prąd się w nich skończy prędzej czy później, więc chcę wiedzieć o tym, kiedy się skończy prąd w nich, tak? Zatem to będzie drugi panczes wspomagany. Ja teraz pewnie będę ekstra wolny. O tak, zdecydowanie. Do drugiego pancerza nie daję noktowizora, bo będzie już bezużyteczny. To zostało zrobione. Ile ja mam reaktorów? Mam jeszcze 5 reaktorów. I dobrze. Rzucamy tutaj sobie siatkę. Chcę, żeby Spider-Tron był mimo wszystko szybki. Zatem będę potrzebował do niego przede wszystkim dużą ilość egzoszkieletów. Każdy zużywa 200 kW, tak? 2 reaktory produkują 1500, tak? Aha, i tutaj jeszcze pojawia się problem z wkładaniem tego. Zaraz, 200 to wystarczy mi na 3 egzoszkielety, tak? Naprawdę nic więcej nie będę mógł z tym zrobić? 200, 200, 200. To mi się już nie podoba. Szkoda, że nie mogę tej siatki nieco zmienić, żeby to było bardziej opłacalne, że tak to ujmę. Ale dobrze, skoro Spider-Tron więcej nie pomieści egzoszkieletów, to myślę, że możemy dorzucić mu nieco baterii i dodatkowe działka laserowe. Działka laserowe będą miały dość spore zużycie, prawda? To powiedzmy, że zamiast działek laserowych zechcę zarzucić tarcze energetyczne. To wtedy będzie znacznie silniejszy, znacznie wytrzymalszy, tak. Więc zbudujmy kolejną tutaj siatkę, znaczy tarczę energetyczną. I gdzieś tutaj w magazynie systemu miałem te takie tarcze słabsze. One są tutaj, jedna tylko. Okej. Jedna to nie jest ilość wymazożona, potrzebujemy 10 co najmniej. Tak więc zrób mi 10, a zaraz będzie. Patrzcie, przygotowywałem się na odcinek, a i tak nie wziąłem wszystkiego, nie zrobiłem. Niedobrze. Na razie w ekwipunku będziemy mieli naprawdę dużą ilość tych działek laserowych, więc powinno to nieźle iść. Dorzucimy jeszcze jedno działko laserowe. Dobra, dorzucimy jeszcze jedno działko laserowe. Te działka są właściwie tylko do atakowania. Ta tarcza jest po to, żebym jak wysiadł ze Spider-Trona, to był w stanie przetrwać uderzenie z niego z rakiety. Bo mogłoby boleć dość mocno. Okej, tarcza energetyczna drugiego stopnia poproszę. I jest. Okej. I tutaj możesz robić dalszą
produkcję reaktorów termojądrowych? Dobra, na razie nie rób nic. Teraz wyrzuć ode mnie te kwiwonko, wyrzuć to, wyrzuć to, wyrzuć to, to i to. Zdecydowanie tego nie potrzebujemy. Możesz cię wyrzucić także to, to. Przejdziemy do tego Spider-Trona, damy siatkę i zarzucimy tarcze energetyczne. A przy okazji inne Spider-Trony też powinny być w to wyposażone. Dobra, zatem rób te przenośne reaktory termojądrowe, bo i tak będą potrzebne, i tak będą potrzebne. Wywal mi to. Ok, czy to wszystko, co ja chciałem? Jeszcze możecie już wywalić to. Ok. Tutaj masz trzy tarcze energetyczne, bardzo ładnie. Ja sobie zakładam ten pancerz, jest nieźle. Wejdźmy do tego Spider-Trona. Myślałem, że będzie się dało go zrobić jeszcze szybszego. Ale z jaką prędkością się porusza? 70 km na godzinę, 80. Jak wcześniej się poruszał? Zaraz, każdy egzoszkielet 30%, tak? Wcześniej poruszał się z prędkością 40 km, to porusza się dwukrotnie szybciej, no właściwie logiczne. I dobrze, może być. W dodatku czas poruszania się ładuje, więc to jest ok, znaczy, że prąd nam nie uchodzi. No tak, reaktor termojądrowy mimo wszystko daje radę. Ale tutaj mamy drugi pancerz wspomagany, jeśli bierzemy go ze sobą. I cóż, lecimy tam, gdzie mamy lecieć. Czy ja mam gdzieś układ sterowania tym robotem? Oczywiście, że mam. Znaczy z tym Spider-Tronem właściwie. Lecimy tutaj. Spider-Tron do ataku. No tak, dużo szybsze poruszanie się. Chociaż to wciąż nie jest prędkość, którą bym chciał. Powiedzmy, że marzy mi się jeszcze większa prędkość Spider-Trona. Mogliby dać większy ekwipunek, w końcu to cała maszyna. Niemniej i tak jest. Nie jest już źle, tak? Zdecydowanie. A więc używając tego Spider-Trona będziemy poruszać się po megabazie. A w tym czasie gromadzą się surowce, wypełniają się piece tym wszystkim. A to bardzo dobrze. A my idziemy i właśnie się załapałem, że tutaj jest woda, a przez wodę Spider-Tron nie przejdzie. No, jeszcze przy okazji będziemy potrzebowali czegoś, żeby tą wodę wypełnić, ponieważ przy budowie megabazy ta woda zacznie nam przeszkadzać prędzej czy później i zechcemy ją oczywiście stąd usunąć. Usuń tę wodę. Oczywiście, że tak zrobię. Czy usuń wodę. O, bardziej powinienem powiedzieć, zrób z tej wody zdatne miejsce do budowania, tak? 1500 modułów produktywności. To jest dość sporo. Nie mam takiej produkcji ich. Tutaj nieco zwiększyłem produkcję tych modułów produktywności. I patrzcie, zaczęło brakować czerwonych układów elektrycznych. Elektronicznych znaczy. To przestało brzmieć dobrze. Ale nie mamy wyboru. Ta produkcja mimo wszystko idzie, więc to nie tak, że jest całkiem źle. Chociaż mogłaby być szybsza, tak? Dobra, czy mogę sobie oznaczyć na mapie mrówy? Mrówy są tutaj. To będzie jak wlecimy w gniazdo. O, te się szykowały do ataku. Okej. Zapomniałem włączyć rakiety. Patrzcie, atakują. Ale teraz atakują tarcze. I zanim Spider-Tron oberwie, zdąży zniszczyć na spokojnie całe gniazdo. I okej, jedno gniazdo mniej. Tarcza się naładowała, bardzo ładnie. Mamy jeszcze jakieś pająki w pobliżu, znaczy pająki, mrówy w pobliżu, które mogą mi przeszkadzać. Nie powinienem mieć. Zdaje się, że tutaj już nie ma, chociaż tam jeszcze niżej mogło być. Tutaj ta produkcja zanieczyszczeń powinna z czasem maleć, chociaż tak pewnie będą się rozszerzały dość nieźle. Zacznie mi to niepokoić właściwie. A poza tym
Poza tym wszystko ogarnięte jest. Jeszcze tutaj na dół. To wszystko? No raczej wszystko. A, tak, zdecydowanie. To wypróbowaliśmy Spider-Trona, to myślałem, że efekt będzie lepszy prędkości. Myślałem, że nieco większa ta siatka jest, którą mógłbym użyć. Ale niestety nie jest większa, zatem większej nie użyjemy. A ilość laserów. Ale tak, to jest kozak. Jeszcze jedna rzecz do wypróbowania. Co będzie, kiedy do Spider-Trona damy same atomówki? O, to jest coś. To jest coś, co musimy spróbować. Mam tych atomówek trochę, jeszcze nie wiem ile. Zaraz zobaczymy. Ile mam atomówek? Atomówek mam setę. Ile się one stakują? To jest dobre pytanie. Jedną gafę właśnie strzeliłem. Pozwólcie, że wyjdę ze Spider-Trona. Tak, tutaj to jest mała gafa. Okej. Znaczy te dwie sobie wezmę rakietki. Okej, dobra, teraz jest w porządku. Właśnie, a propos naprawy. Nie mogę naprawiać będąc w samym Spider-Tronie. I teoretycznie mogłem użyć do tego robotów. Dobra, nieważne. Tutaj wszystko działa jak należy. Jeszcze tutaj jest jakieś gniazdo, ale zanim tamte gniazdo dosięgniemy, jeszcze minie masa czasu. Tak więc wracajmy Spider-Tronem na miejsce. To jest niebieski. Właśnie, jak macie pomysły na nazwy dla pozostałych Spider-Tronów, prócz zielonego, który swoją nazwę ma, oraz pomysły na kolorki, możecie pisać o tym w komentarzach. Na pewno zostaną użyte, chyba że będzie ich za dużo. A patrząc po tym, cóż, tutaj jak wygląda wydobycie miedzi. Tutaj czekam, aż się na kopalnie skończą kopać to, co mają wokół. Wtedy ja mogę usunąć i mam dodatkowe moduły produktywności, które chciałbym użyć i które zużywam na bieżąco. One się produkują i je zużywam. Ich naprawdę masakryczna ilość jest potrzebna. A przy okazji, dzięki tym modułom produktywności, prawdopodobnie to już mówiłem, piece będą działać wolniej, więc sieć logistyczna powinna nieco lepiej sobie z tym radzić. To mi bardzo pasuje. Kurczę, ale się wyrywa ten pająk. Tak, zdecydowanie się wyrywa. Okej, okay, jak się stakują... Okej, okay, one się stakują po 10. Czy chcecie zobaczyć Spider-Trona strzelającego z rakiet nuklearnych? Jeżeli chcecie zobaczyć, piszcie w komentarzach. A jeżeli nie chcecie zobaczyć, to nie piszcie. Jeżeli będzie dużo komentarzy o tym, że chcecie zobaczyć, to wtedy po prostu polecimy gdzieś i użyjemy tych bomb nuklearnych. Wtedy będzie jeszcze ciekawiej. A na ten odcinek to byłoby na tyle. Taki szybki odcineczek z zabawy ze Spider-Tronem. Kolejny. Tak, z nim się można bawić mnóstwo. Dobrze, że to jest coś, co można zrobić. I na ten odcinek to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Żegnam się z wami. No i cześć. Nie zapomnijcie o subskrypcji i ocenie filmu.